Panie przewodniczący, dlaczego pan się zdecydował na to, żeby wystartować w wyborach na wiceprzewodniczącego? Powiem tak, że w związku z tym, że zawarliśmy może takie nieformalne porozumienie z innymi radnymi, którzy w tej chwili współrządzą tutaj w mieście, uznaliśmy też jako Klub Prawa i Sprawiedliwości, że powinniśmy mieć swojego przedstawiciela w ramach wiceprzewodniczących Rady Miasta. No tak, bo przewodniczącym Rady Miasta jest pan Lewandowski, który jako jest... Przewodniczący, tak. Jako przewodniczący naszego klubu, jako też nasz przedstawiciel. Ale w związku z tym, że Rada Miasta podjęła uchwałę, że tych wiceprzewodniczących powinno być 3, uznaliśmy też, że jako klub powinniśmy mieć swojego przedstawiciela. Powiem szczerze, że nie bardzo byli chętni moi koledzy i koleżanki do tego. Dlaczego? Przecież taka prestiżowa funkcja. Ja bym tego tak nie nazywał, że to prestiżowa funkcja. Ja patrzę na to z punktu widzenia, mój punkt widzenia jest zgoła inny, że to raczej się nie wiąże z prestiżem. Dla mnie prestiżem jest to, że jestem radnym, dlatego że z okręgu, z którego startowałem, otrzymałem 923 głosy, więc to jest przede wszystkim moja misja tutaj w tym budynku i w tym mieście. A to, że jestem od dzisiaj wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Miasta, to jest taka wisienka na torcie i nie traktuję tego jako prestiż, a wręcz przeciwnie, jako dodatkowe zobowiązanie. Wspomniał pan przed chwilą, określając to, jak wygląda podział władzy w Świdnicy, jako nieformalne porozumienie. A czym to porozumienie różniłoby się, czy różni się od formalnego porozumienia? Znaczy, bądź też koalicji. Według mojej oceny formalne porozumienie, koalicja powinna być zawarta w formie pisemnej, że taki dokument, że strony powinny wyrazić tam swoje oczekiwania, obowiązki, plany na przyszłość. Natomiast my jako to nieformalne porozumienie podchodzimy do sprawy w ten sposób, że patrzymy tutaj, może powiem tak, górnolotnie, ale na dobro Świdnicy i na dobro jej mieszkańców. Czyli niczego nie spisywaliście? Nie spisywaliśmy żadnego dokumentu i dla nas to jest cel nadrzędny. Nie patrzymy na siebie jako na lewicę, na prawicę, czyli nie jesteśmy pisowcami, nie jesteśmy, nie wiem, z socjaldemokracji czy jeszcze z innego ugrupowania. Natomiast patrzymy tutaj na dobro Świdnicy. W Świdnicy rządzi teraz Prawo i Sprawiedliwość i radni wybrani z komitety pani Beaty Moskal-Słaniewskiej z Nowej Lewicy. Tak więc rządzi PiS z Nową Lewicą. Ale klub Koalicji Obywatelskiej nie zdecydował się na wystawienie swojego kandydata. Ja to określiłem mianem cyrku, przez co niektórzy mi zarzucali, ale szanowna pani redaktor, szanowni mieszkańcy, na pierwszej sesji już to przerabialiśmy. Była próba wrzucenia 3 wiceprzewodniczących. Pan radny lewicowy sam zgłosił, żeby było 2. Na kolejnej sesji było to samo. Dzisiaj wróciliśmy do tematu. Tak więc moim zdaniem to jest robienie z ludzi głupa, to po pierwsze, a po drugie musimy też zważyć na to, że to są koszty. Mamy teraz 21 radnych, nie 23. W związku z powyższym ilość wiceprzewodniczących też powinna się zmniejszyć. To, co ja też mówiłem w kampanii wyborczej. Tak samo powinien być jeden wiceprezydent, nie 2.